Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Benek z tej strony i zapraszam do obozu letniskowego Hackett's Quarry. Zobaczmy. Looks like that's one less vermin in the world. Let's take a look once more. The devil. Without restrictions, like a shadow torn from one's corporeal form. Pay close attention and act before the demon's unleashed. Each of us have one. Even those who are pure of heart and say their prayers by night. Here we have the hermit. With the hermit comes isolation, loneliness, but reflection too. Perhaps given some thought, the hermit who gives chase can guide you to safety. But that all depends on your actions, not his. I want to show you more. Would that be all right? O kurczę. Dobra, okej. Zobacz więcej. Two futures to see. But only one can be seen. Make your choice. Nie wiem, czy chcę spoglądać diabłu w oczy, ale pustelnik, skoro ta pani mówi, że istnieje szansa na to, że gdzieś być może zaprowadzi nas w bezpieczne miejsce. Dobra, może pustelnik, może nie diabeł. We spend so much time looking toward the future. It's easy to forget that the past holds secrets too. Worth remembering that. So it's goodbye again. I'll be here. I'll wait for you. Thank you! Las Hackettów, 22:30. Nocna modlitwa. Jacob, który zabłądził w lesie. Ja to widziałem. To... Ten pustelnik był związany właśnie z Jacobem, nie? Ten filmik. Dobra, chyba mogę się poruszać. O kurczę, jesteśmy tu, gdzie przyszła Emma. Nie mam bladego pojęcia, ale wydawało mi się, że w tej wizji był widoczny ten facet, który łazi. Z tym takim ogromnym facetem. Tak jakby starszy mężczyzna. Yeesh, I'm gonna fall off this. Nawiązanie do lecącej właśnie chyba Emmy spadającej. Znaczy w zasadzie jej się udało na tej trolce przejechać, ale... Ale różnie to może być z Jacobem i czy to, że widzieliśmy w wizji spadającą Emmę, nie może oznaczać również tego, że mógłby w takiej sytuacji doczekać, powiedzmy, Jacob. Well, that bodes ill. Fucking hell. Porównał odcisk swojej stopy ze stopą, którą widział na tym drewnie. Znowu coś. Aparat fotograficzny?
Zebrano dowody, karta pamięci. Maybe there's something on here. Tylko nie zgub go tak jak palca. Bo nie dojedziemy. Czy tędy to je przejdę? Nic nie będzie, nic nie będzie, nic, dobra. Bo mamy tarot. Jest diabeł, którego jeszcze nie odkryłem. Jest obóz. Tutaj jest radio, węzeł do wszystkich hakeciarzy. Pobudka. Znajdujący się tuż przy domkach radiowęzeł pomaga nam trzymać się harmonogramu. Nieważne czy pora na zajęcia, posiłek czy apel, nasi uczestnicy zawsze wiedzą, co się dzieje w obozie. W końcu poinformowany obozowicz to szczęśliwy obozowicz. No i co ciekawe, domek przy basenie, tam gdzie w ostatnim odcinku cała ekipa się zebrała, bo znalazła trupa gdzieś w tym basenie, nie wiem kto to był. Przy naszym nowoczesnym basenie stoi domek, zapewniający uczestnikom prywatność niezbędną do wysuszenia się i przebrania po zabawach w wodzie. Dzięki zamykanym szafkom na rzeczy osobiste można całkowicie skupić się na relaksie. A, bo jestem Jacobem i tutaj jest celem znajdź Emmę, okej. Okay. Dowody. Karta pamięci z brudnego, zepsutego aparatu zgubionego w lesie. W zasadzie w domku w lesie. Wskazówki. Cały czas mam dwie wskazówki, które są ukryte. Wydaje mi się, że nie zebraliśmy ich. List do pielęgniarki. Aha. Chris Hackett napisał wiadomość do obozowej pielęgniarki z sugestią, aby wyjechała dzień wcześniej. To chyba trochę nieodpowiedzialne, skoro dzieciaki wciąż tu były. No i mamy też ścieżki. W głąb króliczej nory. Abby postanowiła Emmie włamać się do domu. Abby przeszukała wnętrze domu. Zabawka do plecaka. Zostawiła swój plecak w kuchni głównego budynku. Caitlin, Abby i Nick zdołali ukryć się w domku, nie przyciągając uwagi stworzenia. Aha, to było przy tym radiowęźle. Stworzenie ugryzło Dylana, gdy ten próbował podłączyć sprzężenie zwrotne. I to jest wszystko. I mamy jeszcze pomocną dłoń. Helping hand. Ryan postanowił nie pozbawiać Dylana dłoni. Dylan jest zarażony. No to bardzo optymistyczny akcent tutaj w tym momencie. Serio, że pobłądziłem tutaj. Okej. Okay. Sprawiedliwość. Znalazłem kartę Sprawiedliwość. Emma, gdzie ty się schowałaś? Nie wiem. Chyba trzeba podejść gdzieś tutaj. Nastraszyłaś mnie z zaskoczeniem. Z radością, no nie wierzę. Bo się cieszy, że ją spotkał, nie? Oh my god, no way. Am I glad to see you? Oh my god. Christ!
You left me back there, you asshole! God, Emma, come on! Prawy prosty. What the fuck is going on? Look, I don't know, okay? Some, like, bear attacked Nick and Abby back there. Yeah, me too, but it definitely was not a bear. What? Who? When? Why? Sorry, I'm just... I'm glad you're okay. Yeah, barely. I mean, the thing that attacked me at the treehouse was like... What? It was like what, Emma? Like, out of a horror movie. Okay, well, it was probably just like a bear trying to defend itself, you know? Oh, don't be a dick! You know it wasn't a fucking bear! No, you're right. And now we have these fucking... The hunters running all over the place. So that's a fun new wrinkle. They did this to me. That's a lot of blood. Yeah, well, it's not mine. Got quite the funky bouquet. No offense. Okay. Okay, we've got to get out of these woods. Yeah, no shit, Sherlock. You know, Jacob, you don't have to be a dick about literally everything. Defensywnie, hej, próbuję utrzymać nas jakoś przy życiu. Kurde, przepraszam, no. Hey, I'm trying to keep us alive. I've been doing pretty good by myself. What? I don't need you to rescue me. I'm not gonna suddenly fall in love with you just because you're my knight in shining armor. You know, I wouldn't be surprised if you set this all up. Oh my god, what? Co za słowa? I co, i tyrolka będzie dla jednego? Ukryj się. Niechcący puściłem! Ja puściłem niechcącą klawisz! On chyba z tą krwią przeżył na twarzy. Ale dowiedziałem się ciekawostki. Mogę się mylić, ale... Czy tu nie będzie sytuacji z tej wizji? O ja cięż! O ja pier... Otwórz pułapkę. Jak wyszarpnij nogę, jak? Przepraszam. O kurczę. Ojja! Domki obozu letniego Hackett's Quarry. A i widzimy tą grupę tej, która przyszła... Zobaczyć, co się stało. Był słyszany strzał. Is she like one of those hunter dudes? I don't think so. Powinniśmy coś zrobić? Czy ze współczuciem wszystko okej? Nie, trzeźwo. Should we do something? What can we do? She's dead. I mean, with the body.
That's Kaylee Hackett. Mr. H's daughter? I thought she went home with her brother. Kaylee. Yeah. I thought so too. Oh man, poor Kaylee. Nick. You smell so good. Interweniować? Tak. You all right there, bud? Maybe dial it back a bit, huh? Fuck off, Caitlin. Wow. O kurczę, powiem wam. To nie wygląda za dobrze. Nick, what are you... Taste you. Hey! Come here, huh? Ugh, Nick, what the hell? Get off! Watch out, I said get off! Pociesz Abby, pomóż Nickowi. Pociesz Abby. Hey, hey, it's okay. You're okay. I got you. I got you. What did I do? Abby docenia twoje wsparcie. I don't know. Okay, let's get him in the pool house. Dry him off. Domek kąpielowy Hackett Square. 23:33. I'm sorry. Chyba coś niedobrego dzieje się z Nickiem. We need to be keeping a record of everything that happens for the police. Yeah. Dead girl in the pool needs some explaining, huh? Easy, man. Maybe like photos, whatever we can. I've got a funny feeling the cops are not gonna want to believe any of this crazy shit unless we've got some hard proof. From now on, if you got your phone and you see something, take a photo or a video or whatever. Yeah. You okay over there, Abby? Look, why don't you look around and see if you can find anything to help make Nick more comfortable? Tylko... Jak będą zdjęcia robić? Każdy baterię ma nie do końca naładowaną, a światła pogasły. Okej, AB tu może połazić trochę. Nie wiem w jakim celu. I czy pierwsze co to powinno podejść do Nika, czy na samym końcu? Wydaje mi się, że na samym końcu. Tak więc najpierw połaźmy. A później spróbujmy coś zrobić. Tylko, że ona, czy ona ty nie spotka nikogo? To by było no, dla nas niezbyt korzystne. Na razie pochodzi w tych ubikacyjnych klimatach. Nie powiem, że to byłoby coś, co interesuje akurat w tym momencie tą kobietę, ale takie rzeczy też trzeba zrobić. A nóż gdzieś się czai tarot, nie? No akurat w kiblu to nie bardzo. Ale tu farelka się grzeje, czy jest prąd? O, czułem, że tu coś będzie. I wonder where Caleb is. Zdjęcie obozowiczów. Naciśnij Q, aby jeszcze raz spojrzymy na to. Czyli tak, czyli wygląda na to, że jest tutaj na zdjęciu Ryan, Kaylin i Caleb, jak go zwał. I to są dzieci tutaj pana Hacketta. I najprawdopodobniej wygląda na to, że nie żyje córka.
place was so different like 12 hours ago. Okej, okay, sprawdźmy, bo jakieś coś mamy nowego. W tarocie mamy sprawiedliwość. Oko za oko, nie w każdym przypadku, ale to przyczyna i skutek. Czyny i konsekwencje. We wszystkim jest równowaga i rola każdego z nas polega na pilnowaniu, by trwała. Okej, okay, wskazówki. Zdjęcie rodzinne. Biuro Chrisa Hacketa. Ohoho, właśnie, właśnie. I to jest fotka z biura, gdzie jest właśnie Kaylin i gdzie jest Caleb. I tu jest pan Hackett. Młodzi wyglądający właściciel obozu Chris Hackett ze swoimi dziećmi. Wyglądają na szczęśliwych. Kaylee nie żyje. Nawet jeśli niegdyś byli szczęśliwi, to teraz wszystko się zmieniło. No nieźle. No to nieźle. Straszny rysunek. Wśród rozmaitych zapomnianych rzeczy znajduje się rysunek kobiety w lesie. Kobiety w lesie. Te opowieści o duchach zostawiły w dzieciakach trwały ślad. Świadectwo niedawnej historii obozu. Młodszy Ryan spędza wesoły czas z dziećmi Chrisa Hacketta, Calebem i Kaylee. Są też ścieżki. Dezorientacja. Zapamiętaj podstawową zasadę polowania. Nigdy nie rozpraszaj myśliwego. Nigdy nie snuj przypuszczeń na podstawie tego, co widzisz. I nigdy nie stawaj się ofiarą. Jacob nie odwrócił uwagi myśliwego. Myśliwy oblał Jacobowi twarz krwią. Ryan usłyszał szelest w zaroślach. Jacob zdołał ukryć się przed stworzeniem w lesie. Jacob został schwytany przez myśliwych. Super wiadomość, naprawdę, nie ma co. I to by było na tyle z przeglądania tych wszystkich rzeczy tutaj. Dziwne to było co najmniej. Gdzie w ogóle, gdzie ona w ogóle jest? To jaki księżyc? Są jakieś, to wygląda mi na jakieś cele albo co? Dobra, warto było jednak wejść, bo jak widzicie, karta tarota była ukryta. Ale to wygląda normalnie na, no nie wiem, no ale według mnie jak cele. Dobra, bo zaliczyły każde pomieszczenie, jakie tylko mogła. Wydaje mi się, że teraz tylko nam pozostaje podejść do Nika. Yo, something is not right with that boy. Dude is real sick. Did you see how he freaked out in the water? Yeah, he was like a fish out of water. Right? Sure. You know, something was weird when I tried to clean his wounds too, at the lodge. What do you mean? Well, all of his clothes were bloody, but I couldn't find where he was bit, or scratched, or whatever. He just kept moving around, like he didn't want me to see how badly he was hurt. Huh. Rabies? He's not frothing at the mouth. I think Abby would beg to differ. Point. Yeah, isn't aquaphobia a symptom of rabies?
hydrophobia, yeah. But I think it's more about a fear of drinking, not just getting wet. This was like... Like my cat in the bathtub. Yeah. Abby? Yeah? Can I ask you something? Of course. Do you like me? Nie wiem, co się teraz z tobą dzieje. Agresywnie i spokojnie bardzo lubiłam spędzać z tobą czas. Nick. Please, just tell me. I've really enjoyed spending time with you this summer. Such what? Such a cop-out answer. Abby? Co miałam mu powiedzieć? I've got something to ask you. Yeah. Okay. Why don't you like me, Abby? Z obawą jesteś inny, ze współczuciem podobasz mi się. Nick, I do like you. No, you don't. You don't like me at all, do you? What do you mean? Nikt ci nie wierzy. I am telling you the truth. God. Very smart, aren't you? Poor stupid Abby. Stop. Easy pickings. Right off the bone. This isn't you. This isn't you. Soto! Whoa, Abby! Abby, everything okay? Holy shit. No chyba gościa delikatnie pogięło, nie? Nie strzelam. Abigail zginęła. Czy chcesz spróbować ją ocalić? Pozostała ci następująca liczba żyć 3. Tak miła osoba jak Abby. Cofamy taśmę życia. Nie sądziłem, że będziemy musieli z tego korzystać, ale... Nie spieprz tego po raz drugi, Abby. No!
23:52, miejsce na ognisko obozu Hackett's Quarry. Jaka ta gierka jest poryta? Swoją drogą, chyba nie ma za bardzo co ufać. Tak do końca. Okay. So, if I were a counselor at an off-season camp, partying around a bonfire, and it started to rain. To znowu te swoje rozważania. Nagrywaj to. I would go to the lodge. Bardzo odkrywcze, pani Emmo. Dobra, idziemy. Idziemy. Emma jeszcze nie wie, że Abby była bez głowy przez moment, ale... Fireworks. Że mokre. Czekajcie. Bo tu mamy ścieżki. I granie z ogniem. Emma postanowiła zabrać fajerwerki. Dołączali do ognisku, to strzelili. No i znalazła pozostałe po imprezie fajerwerki w jednym z namiotów przy miejscu na ognisko. Zdrada jest czasem zasłużona, ale czas zawsze ma swoją cenę. Abby pomogła Nickowi, gdy ten został zaatakowany w lesie. Nick był wdzięczny Abby za pomoc podczas ataku. W domku kąpielowym Abby postrzeliła Nicka, który po tym uciekł przez okno. Dobra, połaźmy troszkę. Widziało, coś tu jest? Writing stories again. I had no idea kids were getting freaked out about this stuff. We officially suck as counselors. Szkoda swoją drogą, że nie można tego od razu przeczytać, tylko muszę jeszcze raz klikać. Po to, żeby przeczytać tekst. Cześć mamo, na obozie jest strasznie fajnie. Pan Hackett uczy nas o naturze i bezpieczeństwie w lesie. Mój przyjaciel Josh twierdzi, że widział ducha kobiety. Pewnie kłamie, żeby mnie nastraszyć, ale i tak ją narysowałem. Wygląda, jakby była bardzo rozgniewana, ale według mnie rozgniewani ludzie tak naprawdę są po prostu smutni. Jutro będziemy pływali łódką po jeziorze. Już się nie mogę doczekać. Przesyłam buziaki Rowan. Znaczy autorem tego rysuneczku, który widzieliśmy tam w domku, był wspomniany przed momentem Rowan, który pisał do matki, że... No, że lubi historie, które tutaj są im zapodawane co jakiś czas przy leśnym ognisku. I ona jest obserwowana. I znowu ta gra kamery, kurczę. Dobra, tutaj wychodziła. No, może iść tutaj, czy musiałaby iść tam? Ciężko mi to powiedzieć teraz. Ale za każdym rogiem może się czaić coś. Coś ważnego, ciekawego. Tutaj są chyba te, to jest chyba tutaj to miejsce, gdzie sobie Ryan i Abby, Boże, gdzie sobie Abigail i Nick spacerowali za patykami na ognisko.
Powiem wam, nie sądziłem, że ta gra jest aż tak drastyczna. To znaczy, że będziemy musieli oglądać takie sceny, jakie widzieliśmy. Na szczęście nie wiedziałem też o tej mechanice, że jest możliwość uratowania takiego delikwenta, któremu przyjdzie zaliczyć zgon. No, oby jak najmniej było tego typu sytuacji, ale szczerze nie mam pojęcia, ile jeszcze będzie tego typu motywów. Ile rzeczy ominę? I czy kiedyś jeszcze powtórzę tą grę? Pewnie tak, powiem wam, no jest sporo możliwości. Wpływają na fabułę. I może uda mi się po zakupie kiedyś jakiegoś lepszego sprzętu, w sensie karty graficznej, a zagrać ponownie, tylko że już w ultra ustawieniach. Ten dziadek tam stał. I've never done this before, Pop. Just do it fast, that's all. Uciekać? Nie uciekaj, nie uciekaj. God damn. God damn these fucking kids. Son, what? Nie no! Hey, stop squirming. Give me the try. Is she bit, huh? How am I supposed to know? I don't know. Let me look at her. Nah. Get the fuck away from me! Aj! Dziadek dostał w bęben, ale... Nie wiem dlaczego, ale miałem wrażenie, że oni wyglądają na pomocnych. Caitlin! Ryan! Abby! Abby była bez głowy. It doesn't feel safe. Tak groteska, chwilowa. Nie ma ich w głównym budynku, bo są w budynku z basenem. Abby! Ryan? Domek kąpielowy Hagget Square, północ. I killed him. I mean, dead people don't usually jump out of windows and run into the forest. Zupełnie nie rozumiem z niepokojem. Uspokajająco, zrobiłaś to, co musiałaś. Abby, he was gonna hurt you. You were defending yourself. I don't know that for sure. I do. No. It was you or him. And, well, that definitely wasn't him. Man, this is so fucked. Hey! Oh, shit. Where the fuck is Chris Hackett?
podejrzliwie, kto tam, z obawą odejdź. Who's there? I need your help. Please. To Emma. Who are you? My name is Laura. O nie! So? Don't let me in. It's not safe out here. Yeah, there's a crazy woman with a gun killing people. I'm not killing people. Holy shit, you... Laura Kearney? You're Laura Kearney? Yes? You were supposed to be working, helping out in the nurse's office, right? And you never showed up? You and Max. The guy, what's his name? Max? Yes, Max. Yeah. Mr. Hackett said that you had changed your mind last minute. I think that we should listen to her inside. Otworzę drzwi. Okay. I'm gonna open the door slowly. Just keep your hands up, okay? Okay. I tym sposobem, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Do usłyszenia.